Ola Koźlak, ze mną jest Fericze. Dzień dobry, dobry wieczór. Przegrana, ale pokazałeś, że potrafisz przetrwać całe 3 rundy. Przegrana, ale taka satysfakcjonująca, powiedział, absolutnie bez żadnych przepraszam. Absolutnie bez żadnych wymówek. Wiadomo, że i ja, i Konrad przyszliśmy tutaj po wygraną, natomiast można, wiecie, przegrać, tak jak przegrałem z Piotrkiem Szeligą i mieć do siebie wiele pretensji, bo człowiek się budzi w medical roomie i wygląda to, jak wygląda. Można przewalczyć 3 rundy, tak jak z Kondziem, pokazać charakter, pokazać, że jest się twardym skurwysynem, to trzeba tak powiedzieć. Tyle bomb, co dzisiaj zebrałem, to naprawdę myślę, że te osoby, które mówiły, nie wytrzyma 30 sekund, nie wytrzyma jednej minuty, nie przetrwa z Konradem rundy, czy nie przetrwa półtorej rundy, pisali do mnie ludzie na Instagramie, że jestem w stanie się założyć z tobą o 1000, o 2000, o 10 tysięcy, że Konrad zmieci cię z planszy w 30 sekund, to myślę, że napiszą mi teraz w wiadomościach prywatnych, że no wujaszku, może nie wygrałeś, ale pokazałeś charakter. No właśnie, było dużo obaleń, wstawałeś, jakoś dawałeś radę się wydostać spod ciężaru Karwata. No jesteś silny i mocną głowę, jak otrzymujesz te ciosy i przetrwałeś w sumie cały pojedynek. Myślę, że to jest dowód trochę na to, że popełniłem błąd oczywiście w walce z Piotrkiem Szeligą i on mnie trafił rzeczywiście wtedy czysto na szczękę i mnie po prostu zgasił. To jest doskonały przykład, taki potwierdzający to przysłowie, że nie ma wytrzymałych na ciosy, są tylko źle trafieni. Wtedy Piotrek trafił mnie super. Nie chcę powiedzieć, że dzisiaj Konrad trafił mnie źle, bo trafił mnie też bardzo czysto i bardzo mocno, natomiast trochę już inne doświadczenie, trochę inaczej ułożenie brody, trochę bardziej jednak schowana gdzieś ta broda między barkami. Nie uderzył mi w szczękę tak naprawdę. No i myślę, że no pokazałem, że mam twardą głowę i że mam ten charakter, że nie chcę się poddać. Śmiem twierdzić, że nie jeden będący na moim miejscu, szczególnie chyba w drugiej rundzie, jak byłem tam w Żółwiu przy narożniku Konrada, jak słyszałem każdą jedną podpowiedź jego narożnika, to jest mega deprymujące. I jeszcze bardziej deprymujące było to, że wszystko, co narożnik mu podpowiadał, to Konrad mówił i robił, przepraszam. I z jednej strony pomagało mi to się troszeczkę bronić, ale z drugiej strony też przychodziłem przez głowę taka myśl, że Boże, ale mnie bombarduje. I słyszałem też mój narożnik, który mówił mi doskonale, co mam robić. Natomiast Konrad jest większy, silniejszy, cięższy. No nie wypuszczą mnie z tego Żółwia. No co zebrałem, to moje. Teraz jak z tobą rozmawiam, to tylko widzę, jak te parapety schodzą mi coraz bardziej na oczy. Podejrzewam, że jak jutro się obudzę, to będę jedną wielką pandą. Myślę, że chyba nos znowu złamany. Lewa noga, to jutro na pewno nie będę chodził, bo tam dwa lokiki weszły takie, że myślałem, że mi kość udową połamał. Było słychać, no co, jechali po prostu. Było słychać, to sprawiło, że się tak w pewnym momencie rozcieczyłem. Nie wiem, jak punktowana była pierwsza runda, ciężko mi powiedzieć. Jestem bardziej niż pewny, że drugą to sędziowie mogli nawet 10-8 dla Konrada. Tylko wiecie, to jest mój oczywiście punkt widzenia z oktagonu. Trzecia runda, absolutnie bez wymówek i bez żadnego gdybania, bo Konrad wygrał całą walkę jednogłośnie. Natomiast żebym tak troszeczkę miał takiego sznytu doświadczenia trochę więcej, to może bym tą trzecią rundę poprowadził do końca w tej stójce. Może ten wynik by był zdziebko inny, natomiast ogromny szacunek dla Konrada, bo jest wielki, jest ciężki, jest silny, jest bardzo agresywny i niesamowicie zaskoczył mnie swoją stójką. Jest o wiele bardziej poukładany w tej stójce niż było to jeszcze niedawno. I też absolutnie nie zwalając na to, bo to nie ustawiło w żaden sposób pojedynku, ale umówiliśmy się, że na początku zrobimy tego misiaka koleżeńskiego, zrobiliśmy, przybiliśmy piątkę, jeszcze nie zdążyliśmy tej piątki i Konrad, powiem wam szczerze, nawet nie wiem, którą ręką, czy to był prawy sierpowy, czy lewy sierpowy. Wydaje, że prawą, ale właśnie miałam cię pytać, bo to jest dosyć kontrowersyjne. Nie wiem, bo prawie zgasił mi światło i przyznam szczerze, że przez pierwsze takie 30 sekund to nie dość, że miałem zdziebko miękkie nogi. Byłem taki dizzy, jak to się mówi mentalnie, że mówię, kurde, oczywiście mój rywal, mój oponent, ale kolega, z którym jeszcze przed chwilą dawaliśmy sobie ukłon i zbijaliśmy misiaki, traktuje mnie takim sierpowym, tak jak potraktował go wielki tłumacz w ostatniej walce. I nawet Konradowi tam chyba po rundzie pokazałem, że Konrad, nie? Co to było? Natomiast adrenalina, kortyzol, szczególnie ta adrenalina, te nerwy, pewne rzeczy się nie pamięta, pewne rzeczy robi się z automatu. I ja śmiem twierdzić, że Konrad zrobił to tak bezwarunkowo po prostu, absolutnie się nie gniewam, to i tak nic nie zmieniło. Kłania mu się w pas, szapoba, zrobił świetną robotę. No właśnie, bo wy po zakończonej walce chwilę coś rozmawialiście ze sobą, co mówiliście? Wiesz co, to są takie emocje. Konrad powiedział, że bardzo chciał ze mną zawalczyć, bo mnie mega szanuje. Chciał, żebym to ja dał mu tą walkę bez tym twardym skurwysynem, co udowodniłem. Ja przez chwilę tak naprawdę nic nie mówiłem i powiedziałem mu, że zrobiłeś mega progres. Stójka była świetna.
Powiedziałem mu, że Konrad, no zaskoczyłeś mnie tym sierpowym, to było kurde nieładne, nie szukamy wymówek. Właśnie, bo to wyglądało jakby to było takie no, niespodziewane. Myślę, że każda osoba, która będzie oglądała ten wywiad, która widziała tę walkę i która rozumie to, że ja się nie usprawiedliwiam, tylko rozmawiamy sobie na spokojnie już po fakcie, gdzie przegrałem walkę, bo przegrałem i to jednogłośnie, to jednak się zgodzą, że ten sierpowy był taki dosyć kontrowersyjny, tym bardziej, że trafiony i to trafiony tak potężnie. Wydaje mi się, że gdyby ten sierpowy szedł w szczękę, to po prostu walka dalej by się nie toczyła, bo po prostu poszedłbym spać. Mam wrażenie, że chyba Konrad nie trafi mnie czysto, gdzieś chyba trafi mnie w łuk brwiowy i to chyba stąd ta fanga. Tutaj ci nawet wychodził już taki, powiedzmy, taki krwiaczek czerwony. Tak, tak. Natomiast jak stoję w ten sposób, to musiał mnie trafić chyba lewą, a mi się wydaje, że do piątka była jednak lewą ręką, a bomba prawą. Będę musiał zobaczyć powtórki. Troszeczkę mi szkoda, tak z perspektywy czasu, że w ten sposób poprowadziłem trzecią rundę, że puściły mi te moje skorpionie emocje, że tam zacząłem pokazywać, dawaj, napierdalajmy się, róbmy to, chodź, bo on po prostu miał pretekst i dobrą możliwość, żeby mnie obalił i obalić się, śmiem twierdzić, że to już był finisz, bo ułożył mnie pięknie, jest ciężki, jest silny, jest doświadczony, świetną robi robotę z chłopakami w Zenit Łódź. Natomiast podkreślam, ja się naprawdę bardzo cieszę, bo to jest fajny powrót, to jest turbo satysfakcjonująca przegrana, jeżeli można tak powiedzieć, 3 ciężkie rundy. Pokazałem, że mam charakter, pokazałem, że umiem przyjmować bomby, pokazałem, że nie boję się bić. Kurde, no jestem bardzo zadowolony. Oczywiście nie tak zadowolony, jakbym wygrał. Marzyłem, żeby tu wykrzyczeć to, ale pewien okres w moim życiu trudny się zamknął i się jakoś pożegnałem i to jest dla mnie bardzo ważne. A kto był trudniejszym przeciwnikiem według Ciebie? Piotrek Szeliga czy teraz Karwat? No ktoś może powiedzieć, że musiał być Szeli trudniejszy, skoro mi zgasił światło. Natomiast śmiem twierdzić, że jeżeli by mi tego światła nie zgasił, ale to znowu jest takie gdybanie, no gdyby babcia Wąsy miała, to by dziadkiem była. Natomiast do momentu znokautowania mnie Piotrek był łatwiejszym przeciwnikiem, natomiast ja wtedy też byłem inaczej doświadczony. Piotrek był inaczej doświadczony i śmiem twierdzić, że dzisiaj ja jestem innym zawodnikiem, a Konrad Karwat na ten moment reprezentuje totalnie inny level niż Piotrek Szeliga. I nie mnie to oceniać, ale takie jest moje skromne zdanie jako człowieka, może niewielkiego fachowca MMA, ale jakiegoś tam sportowca, że Konrad Karwat jest dużo lepszy na ten moment z Piotrkiem Szeligą i myślę, że Piotrek nie miałby z nim absolutnie szans. I nie sądzę, żeby przetrwał z nim 3 rundy. Czy ty już myślisz o następnej walce? Masz kontrakt tutaj na kilka walk, czy to taka jednorazowa przygoda? Miałem jednorazową przygodę w Fame MMA, bo tak chciałem, tak się dogadaliśmy. Tutaj miałem jednorazową przygodę, bo też tak z Klautem postanowiliśmy. Ja na ten moment nie chcę mówić zawsze, nie używam sformułowania nigdy, nie chcę składać tej deklaracji, natomiast na ten moment muszę pewne rzeczy przemyśleć. Prawie 3 ostatnie lata moje to był jeden wielki trening pod MMA. Od Piotrka Szeligi to prawie ponad 2 lata ciężkiej pracy na macie. Myślę, że trochę tego charakteru właśnie wynikającego z tej pracy dzisiaj w oktagonie pokazałem. Natomiast nie wiem, czy jeszcze w ogóle mnie zobaczycie w oktagonie. Za tydzień, 4 listopada miałem mieć walkę. Nie powiem w jakiej federacji, bo na ten moment nie mogę, bo mam jeszcze taką ciszę powiedzmy galową. I mógłbym to zdradzić w poniedziałek, natomiast z tymi obrażeniami, które czuję teraz na twarzy, tu gdzieś na łokciach, moja prawa stopa, tutaj to udo jest ciężko rozbite. Ja w ogóle czuję, że ta twarz, czaszka i głowa to po prostu jest jak jeden wielki sklep, tylko że półek brak. Podejrzewam, że jak się jutro obudzę, to będę musiał niestety zadzwonić do organizatora, który ma backup oczywiście za mnie i prawdopodobnie nie zawalczę tego 4 listopada i nie chcę być gołosłowny, nie chcę z gęby robić cholewy czy tam dupy i nie chcę mówić, że już mnie nie zobaczycie, ale być może tak będzie, że już do oktagonu nie będę wchodził. Ja pewną jakąś taką drogę teraz zamknąłem, to było dla mnie bardzo ważne. Ludzie mówili, Wujaszek przyszedł dla pieniędzy, przyszedł dla zasięgów, dla serduszek i tak dalej. Ludzie nie znają mnie tak dobrze. Ja tu przyszedłem spełnić swoje marzenie sportowe, takie młodzieńcze i przede wszystkim, tak jak mówiłem, zaliczyłem ogromną stratę razem z narzeczoną przed walką z Piotrkiem Szeligą. Ta walka nie poszła po mojej myśli. Obiecałem sobie, przysięgłem, że wrócę do oktagonu. Pokażę jeszcze, że mam charakter. Myślę, że to dzisiaj zrobiłem i to mogę postawić kropkę albo inaczej, wielokropek i zobaczymy, co dalej. Ale to miała być też federacja freakowa, czy jaka? Taka pół na pół. Tam myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że tak 3/4 walk sportowych i jakaś tam taka garstka walk freakowych. Natomiast friki nie są ze środowiska takiego patologicznego, jak mogę tak powiedzieć. Ktoś może powiedzieć, nie wiem, że Fujaszek jest patusem, natomiast uważam, że jakiś tam poziom sobą reprezentuje i to mniej więcej takie postacie jak ja, takie trochę bardziej ze świata sportu, trochę takie
przepraszam, ale jeszcze mi kurde po walce tak gorąco. Takie trochę bardziej reprezentujące sport z jakimś takim backgroundem sportowym, jakieś takie osoby, które nie szukają dymów, nie chcą tam robić sztucznych konfliktów, tylko po prostu chciałyby się sprawdzać sportowo, a mają troszeczkę za krótkie nogi jeszcze na jakieś tam prosportowe gale. Jasne, bardzo Ci dziękuję. No dobra walka, niestety przegrana, ale jak będzie jeszcze następna, to życzę powodzenia. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za fajny wywiad. Pozdrowionka.